Myślę, że największym wyzwaniem jest przy graniu stricte rzeczy dla dzieci próba nie dzieciowania. Znaczy z jednej strony próba uchwycenia tej dziecięcej perspektywy, a z drugiej strony z jakimś takim nadbagażem dorosłego myślenia, dorosłej wiedzy na temat stanów, które zachodzą w dziecku, jakichś schematów, żeby połączyć to tak, żeby nie infantylizować z jednej strony, wziąć to dziecko na poważnie z jego problemami, z jego bagażem, a jednocześnie też nie wtłaczać mu tej dorosłej narracji, żeby oddać tą prostotę jego funkcjonowania. Jesteśmy przez te prawie 2 godziny sami na scenie, w pustej przestrzeni, no i to buduje wyzwanie tego, że wszystko musi być w nas, koncentracja, wyobraźnia musi pracować na pełnych obrotach, nie ma tutaj ułatwień, ale myślę, że to jest moc tego spektaklu, to znaczy to, że nie ma tej scenografii, my nie dajemy podpowiedzi widzom, to wszystko musi się tworzyć w naszej głowie i chcemy, żeby w widza głowie, wyobraźni to się tworzyło i oddziaływało dla każdego trochę na inny sposób. Dla mnie Tajemniczy Ogród jest takim miejscem we mnie, wewnątrz, w którym rodzą się moje pragnienia, moje marzenia, ale też w którym przeżywam jakieś rozczarowania i smutki, ale w tym miejscu one się potrafią jakby uzdrowić.